Pole Dance Camp Polska powstał z mojej ogromnej pasji do pole dance. Jestem zarówno zawodniczką, jak i instruktorką. Cały poprzedni rok jeździłam po całej Polsce, prowadziłam warsztaty i miałam na końcu takie przemyślenie, że chciałabym stworzyć coś, dzięki czemu będzie można te dziewczyny uczyć w kompleksowy sposób i dawać im możliwość rozwoju, jeżeli chodzi o pole dance. W związku z czym powstał projekt wyjazdów szkoleniowych i program, który stworzyłam, był bardzo bogatym programem. Mieliśmy dużo instruktorów, każdy z nich był odpowiedzialny za trochę inną pole dance'ową działkę. Teraz odbyła się druga edycja. Była z nami Karolina Sobieraj, która prowadziła warsztaty trikowe, ale pomagała mi także w różnych innych zajęciach wzmacniających, choreograficznych i stretchingowych. Ja dopinałam to wszystko jako organizator, prowadziłam także zajęcia, ale zależało mi także, aby poprowadzić i nauczyć dziewczyny budowania solidnego fundamentu w ciele, bez którego rozwój w pole dance, ani w żadnym innym sporcie nie jest możliwy. Dlatego kładłam bardzo duży nacisk na zajęcia wzmacniające, zarówno te prowadzone przy rurkach, jak i na sali. Była z nami także Kaja Wasańczuk, odpowiedzialna za zupełnie inną pole dance'ową działkę, czyli za styl exotic. Kaja zresztą jest w tym świetna. Prowadziła różne warsztaty choreograficzne dla dziewczyn. Zresztą były to nie tylko choreografie egzotikowe, ale także bardzo delikatne choreografie, bardzo sensualne. Niektóre szybsze i z kolei bardzo zabawne, gdzie główną rolę grał Enrique Iglesias. Kaja zresztą jest świetna w tym, co robi, jest doskonałą instruktorką i to była dla mnie olbrzymia przyjemność móc z nią pracować. Dzięki niej niektóre osoby miały niepowtarzalną okazję zobaczyć mnie po raz pierwszy i ostatni w tych wysokich butach. Była z nami także Kasia Kwaśniewicz, świetna pole dancerka z niesamowitym skillem, która świetnie zna się na zagadnieniu contortion, również bardzo ważnym, jeżeli chodzi o pole dance. I w to zagadnienie dziewczyny wprowadzała. Prowadziła także zajęcia stretchingowe oraz warsztaty na rurkach związane właśnie z tymi rozciągniętymi pozycjami i trikami. Przyjechała do nas także Marta Witecka, która prowadziła warsztaty stania na rękach. Myślę, że był to jeden z fajniejszych warsztatów, bo uczył też wszystkich progresji i ćwiczeń wprowadzających do tego zagadnienia. Kolejnym warsztatem była akroyoga. Świetna okazja, żeby popracować z partnerem, żeby popracować w duetach, nauczyć się różnych ćwiczeń. Zresztą to jest bardzo wszechstronna dyscyplina. Myślę, że warto w ogóle wypróbować akroyogi. Mieliśmy dużo różnych partnerów, dzięki którym odbyło się wiele konkursów z nagrodami. Takim uwieńczeniem wszystkiego była nasza battlka, tak zwana Pole Dance Camp Polska Battle, gdzie dziewczyny walczyły o nagrodę główną, czyli rurkę marki Foka. Mieliśmy swoje własne jury, które zresztą na końcu wyłoniło trójkę zwycięzczyń. Dziewczyny tam walczyły bardzo dzielnie. No, wyłoniliśmy w ogóle kilka takich perełek i mam nadzieję, że zaczną one startować w zawodach. W battlce zresztą wzięło udział bardzo dużo dziewczyn, co mnie bardzo cieszy, bo widać, że gdzieś tam chcą i mają potrzebę, żeby iść do przodu. Była z nami także Ola Borkowska, znana z You Can Dance, która prowadziła warsztaty zupełnie już typowo taneczne, jazz oraz modern, więc mogliśmy z nią pracować nad flow, również tak bardzo potrzebnym w pole dance. Kolejnym instruktorem był Patryk Rybarski, doskonale znany w naszym świecie.
Patryk prowadził zajęcia pole dance tricks, ale także acropole, czyli wszystkie triki związane z przerzutami, saltkami i różnymi innymi efektownymi przeskokami. Ale Patryk jest także tancerzem, więc prowadził świetne warsztaty taneczne, zarówno kontemporary, jak i choreografię bez rurek. Już teraz planuję kolejne edycje, już gdzieś tam mam w głowie plan, jak ten program można jeszcze bardziej urozmaicić. I tak też się stanie, mimo że teraz dziewczyny pracowały 8 godzin dziennie, to już zapowiadam, że będzie grubiej, ciekawiej i inaczej, więc zapraszam na kolejne edycje Pole Dance Camp Polska.